Drogie panie, mam niezwykle kontrowersyjny temat. Jestem w takim miejscu, gdzie można kupić najpiękniejsze rzeczy, najpiękniejsze precjoza z cudownymi napisami najsłynniejszych firm światowych. Można kupić torebki z napisem Bottega Veneta. Można kupić buty z napisem Prado. Można kupić torebkę z napisem Michael Kors. I wiele osób kupuje. Do tego stopnia nawet, że widziałem torebki z napisem Michael Kors za jedyne 5 euro. A ktoś nawet utargował na 4. I ta sytuacja skłoniła mnie do zastanowienia się nad czymś takim, co się nazywa podróba, falsyfikat. Że owszem, coś może być falsyfikatem, czyli udaje oryginał w sposób praktycznie nieodróżnialny. Czyli potrzeba naprawdę wysokiej klasy fachowca, żeby to odróżnić. Natomiast podróba to jest coś takiego, co nie trzeba być fachowcem, żeby zauważyć, że to nigdy nawet nie leżało w pobliżu oryginału. I kochani, i mnie jest wszystko jedno, jaki napis nosi moja koszulka. Mnie wszystko jedno, jaki napis noszą moje spodnie. Mnie wszystko jest jedno, jaki napis noszą moje slipy. A najlepiej, jak są bez napisu. Ponieważ nie napis u mnie o tym decyduje. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o czymś zupełnie niezwykłym. Zastanawiałem się nad tymi falsyfikatami, kopiami i podróbami. I zauważyłem, że coś bardzo podobnego istnieje u ludzi, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o uczucia, jeżeli chodzi o miłość, to jest pewien taki rodzaj miłości, który człowiek jest w stanie kupić za grosze, dosłownie za grosze. Ale to nie ma z miłością zupełnie nic wspólnego. To jest po prostu tania podróba. I kochani, chcę wam powiedzieć, że jeżeli żyjemy w świecie udawanych podrób, udawanych emocji, to nie to, że my się stajemy śmieszni. To znaczy, że my chcemy nabrać jakąś wartość, wzmocnić sobą wartość poprzez napis firmy i podobnie jest z emocjami. My chcemy nabrać wartość, nadając nic nieznaczącemu uczuciu ogromną nazwę, nie mając zielonego pojęcia, czym naprawdę jest miłość. I życzę wam, szczególnie po niektórym, żeby nie nazywali podróby oryginałem. Jeżeli będziesz to byle co nazywać miłością, to odbierasz sobie szansę, żeby tę miłość naprawdę przeżyć.